Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem ponad 240 polskich niezależnych przedsiębiorców, którzy zarządzają sklepami sieci spożywczej, supermarketów Intermarché oraz siecią sklepów Dom i Ogród Bricomarché. Jest to największa w Polsce grupa franczyzowa polskich niezależnych przedsiębiorców, którzy zainwestowali swoje własne pieniądze. Na dzień dzisiejszy to jest 202 sklepy Intermarché w całej Polsce i 93 sklepy Bricomarché. Szukając odpowiedniego rozwiązania logistycznego dla naszej grupy, okazało się, że żeby zrobić to dobrze, profesjonalnie, potrzebna jest współpraca z wyspecjalizowanymi firmami. Tą firmą okazała się firma Colliers. Jest to, według mnie oczywiście, najlepszy, najbardziej profesjonalny gracz na rynku, który jest mi w stanie zapewnić najlepszą realizację tego projektu, zarówno pod względem finansowym, co jest oczywiście niezmiernie ważne, jak i również pod względem przygotowawczym całego projektu. W lipcu 2009 roku nasz projekt wspólnie z firmą Colliers przyniósł fantastyczne owoce, nowoczesna hala, nowoczesne magazyny, 27 tysięcy metrów na Śląsku, dokładnie w Mysłowicach. Natomiast grupa Muszkieterów rozwija się dalej. W 2012 roku okazuje się, nasz dotychczasowy schemat magazynowy w zachodniej Polsce, Poznań, okolice Poznania, powoli się wyczerpuje. Pierwszy telefon tak naprawdę jest wykonywany do firmy Colliers. Słuchajcie, mamy nowy projekt, 3 razy większy jak poprzedni. W tym momencie znowu napotykam na fantastyczną, super profesjonalną obsługę, która pomaga nam wspólnie ten projekt modyfikować, dopasowywać, dobierać najlepszych tak naprawdę aktorów na rynku. W pewnym momencie okazało się, nie da się go zrobić w takim zakresie, żeby on był dla nas finansowo korzystny. Zawieszamy ten projekt. Firma Colliers rozpoczyna swoją grę z deweloperami. I wracamy do tego projektu. Siadamy i co się okazuje? 7 stycznia 2014 roku mamy podpisaną umowę, mamy rozpoczęty już gotowy plan działania i rozpoczynamy budowę nowego, fantastycznego, nie wiem czy nie najlepszego, najbardziej nowoczesnego w Polsce, centrum logistycznego dla sieci. Wiemy na dzień dzisiejszy, że tak naprawdę za 2-3 lata będzie nam potrzebne kolejne centrum logistyczne, kolejne duże magazyny, natomiast nie mam zamiaru zmieniać partnera. Mam zamiar w dalszym ciągu pracować z firmą Colliers, o ile oczywiście oni będą chcieli pracować z nami.